Cześć, Konrad z tej strony. Dzisiaj będę dla Was recenzował replikę Cymy, mianowicie shotguna CM366M, wersję Tactical Full Metal. Pudełko jakie jest, widzimy, najzwyklejsze, najprostsze. Co mamy w środku? Ano w środku tarcze oraz instrukcja tego, co powinniśmy robić i czego nie powinniśmy robić z tą repliką. To sobie napogdamy. Kartę gwarancyjną. No i samą replikę. Wyciągnijmy sobie ją. Jeśli chodzi o replikę, waga 2,5 kg, także naprawdę ją czuć w rękach. Jeśli chodzi o długość, na złożonej kolbie mamy 830 mm, natomiast na maksymalnie rozłożonej 915. Tak jak producent już w nazwie nam podał, że to jest Tactical Full Metal, z metalu jest większość wykonana tej repliki, a mianowicie mechanizm zasilania, mechanizm spustu, zespół przesuwny oraz zespół lufy. Dzięki temu ta replika też dość dużo waży. Komora zamka, tak samo tutaj metal w środku, także bardzo przyjemnie. Na pewno pozwoli to nam na dłuższą żywotność tej repliki. Jeśli nam spadnie, to też mamy większą szansę na jej przetrwanie w stosunku do plastikowych wersji. Oczywiście płacimy za nią trochę więcej, ale moim zdaniem dla samego uczucia tej wagi i dla tego, że jest lepiej wykonana, warto troszeczkę dopłacić. Co nie jeszcze możemy powiedzieć? Ma numer seryjny, tutaj będzie ładnie go widać od spodu. Każdy ma swój unikalny. Do zestawu, do tej broni, dostajemy trzy oto takie magazynki, gdzie ładnie pisze brandowany przez Cymę 3×10. Dlaczego? Otóż magazynek jest na 30 kulek, natomiast przy każdym przeciągnięciu, przeładowaniu strzelamy trzema naraz. Dlatego też 3×10. W zestawie dostajemy 3. Także na początek wystarczy. Oczywiście można je dokupić. Są dostępne dość łatwo. Nie można narzekać. Co jeszcze dostajemy? Dostajemy chwyt pionowy. Odpakujemy go. Do jego montażu jest potrzebny imbus. Montujemy go na naszej replice, na naszym łożu. No i o tym teraz powiemy. Nasze łoże jest zrobione w systemie Keymod. Od spodu mamy szynę. No ale przydałaby się też jakaś z boku. Tak też producent nam dodał drugą, żebyśmy mogli tutaj jakieś oświetlenie zamontować z boku. Ponieważ nie ukrywajmy, ta replika będzie się przede wszystkim nadawała do CQB. Do zabaw, które coraz częściej są popularne. Pistols only, shotguns only. U góry także mamy szynę, gdzie jakiś mały kolimator się jak najbardziej nada. Co mogę jeszcze powiedzieć o tej replice? Przód dość agresywny, z wybijakiem, przyjemny. Jeśli chodzi o samą replikę, sobie ją troszeczkę złożymy. Złożenie się do niej bardzo przyjemne, feeling super. Jeśli chodzi o przeładowanie, jak widzicie, po przeładowaniu rusza nam się wszystko tutaj. Wygląda to świetnie. Strzał. Bezpiecznik, ten mały przycisk tutaj. Zablokowana. Nie przeciągniemy. Nie strzeli. Wciskamy kropka. Pada strzał. Także jeśli chodzi o wykonanie, trzeba tutaj Cymie przyznać kawał dobrej roboty. Dobrze więc, przejdziemy do testu w takim razie. Załadujemy sobie troszeczkę, zanim zaczniemy strzelać. Co warto tutaj jeszcze dodać o tej replice? Warto dodać, że w ostatnim czasie pojawiły się adaptery firmy Battle Axe, które pozwalają na włożenie do naszej repliki magazynków M-kowych bądź nawet dramów. Otóż, także jeśli ktoś bardzo by chciał, to może mieć shotguna pump action sprężynowego, który tak naprawdę ma 1200 kul. Jeśli chodzi o energię, którą generuje, tutaj producent nam mówi, że to jest 290 fps, co za chwilę też sprawdzimy. Natomiast z doświadczenia wiem, że tutaj bywa dość mocny rozrzut, więc warto to sprawdzić. Ale żeby to sprawdzić, przede wszystkim bezpieczeństwo. Bierzemy sobie okulary. Ok, okulary mamy. Jeśli chodzi o ładowanie repliki. Tu mamy dźwignię. Zwalniamy. Wkładamy sobie łuskę i zamykamy. W takim razie możemy za sekundkę już przejść. Ustawimy sobie tylko chrono i możemy testować naszą moc. Tutaj sobie postawimy, więc przejdźmy do testu.
Pierwszy strzał. Drugi. Pamiętajcie, że lecą trzy kule. Jeśli chodzi o samą replikę, co mogę powiedzieć po przestrzelaniu jej teraz, że schwytem na pewno będzie wygodniej. A druga rzecz, że zalecam rękawiczki, jeśli tego chwytu nie macie, ponieważ ta szyna, czuć ją mocno na dłoni i z czasem będzie Was lekko tarła, jeśli nie przecinała. Wszystko więc zależy od tego, jak Wam wygodnie. Ja polecam na pewno zamontować ten chwyt. Jeśli chodzi o mnie, uwielbiam rozgrywki CQB, więc z całą pewnością siebie i swoim jestestwem mogę Wam ją polecić do rozgrywek. Da naprawdę dużo frajdy i macie pewność, że nie zabraknie Wam baterii bez zasilania siłą Waszych ramion. Jest wytrzymała dzięki temu metalowi. Dzięki, to wszystko ode mnie na dziś. Trzymajcie się.